naszą modlitwę nad grobem ojca Ludwika, złożyć kwiaty. Nie powiem, że Twojej słabości, a my wszyscy.
Zdrowia.
Kaszli mu w oczach. Ale ojciec Ludwik wiedział jedno. Że ten człowiek potrzebuje kapłana, potrzebuje pojednania z Bogiem. Ale w swojej delikatności ojciec Ludwik nic nie sugerował i nic nie narzucał. I 3 dni przed śmiercią tego profesora właśnie ten jego przyjaciel poprosił ojca Ludwika o sakramenty święte. Wszystkie sakramenty w obliczu zbliżającej się śmierci. Spowiedź, namaszczenie chorych, wiatek, okap na drogę. Przyjął i odszedł z tego świata. I ojciec Ludwik na końcu mówi tak. Gdybym w swoim kapłaństwie nic więcej nie zrobił, jak tylko to, że pojednałem mojego przyjaciela na łożu śmierci z Bogiem, to warto być księdzem. Prowadził nas do zawierzenia Matki Najświętszej. Tyle spotkań w wymiarze nauki, modlitwy. A może czasem poczuwa tego jednego. I chciałem jeszcze rzutem na taśmę, kiedy pielgrzymował wierzę, wygrać to, co było do wygrania. Nie jest zdradą, tajemnicą, tajemnicy, bo to jakoś znane powszechnie. Ojciec Ludwik bardzo dobrze się czuł w Jaruszowie, ale zapragnął wrócić do swoich, w góry. I prosił o przeniesienie na Pachołkówkę tam właśnie. I oczekiwał na decyzję władz zakonnych, żeby wrócić na Pachołkówkę. I pamiętam, byłem w sprawach na mieście i ojciec generał dzwonił do mnie i prosił, aby przekazać ojcu Ludwikowi, że jest decyzja, że wróci na Pachołkówkę, a pismo przyjdzie za kilka dni. I kiedy wjechałem na dziedziniec, tu nasz klasztor, samochodem wracając, jeden z ojców wybiegł naprzeciw i mówi: z ojcem Ludwikiem coś się stało. Był to wylew uda krwotoczny. Nie zdążyłem tej informacji przekazać. Na neurochirurgii lekarz powiedział, że jego życie będzie trwało 3 dni, trwało 3,5 dnia. Odszedł do Pana i można by za świętym Janem Pawłem II powiedzieć: do was, kochani górale, szukałem was, abyście przyszli do mnie. Niech to, co jest tajemnicą naszych serc, naszych drogich wiary, niech zostanie złożone na patelnię chleba. Niech to wszystko nazywa się miłością, bo ona nas łączy. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Przez Pana.
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo.